Państwa, ale to nie tylko smutek, deszcz i cierpienie. W naszym wojsku bardzo żywa jest tradycja ułańska, tradycja szwoleżerów. To były różne, co prawda, formacje szwoleżerowie. To była lekka jazda ułani. Malowane dziecię, jak zwykle, budziły wśród płci pięknej wielki zachwyt. Także potrafiliśmy też ująć nasze te dokonania wojenne w pieśniach, które wcale niekoniecznie są bohaterskie lub smutne, ale potrafiliśmy je również obrazować trochę na wesoło. Więc za tym, proszę Państwa, zobaczymy, co to przybyli ułani, co zrobili, a jak zareagowały panie, no zobaczymy pieśni. Przybyli ułani. Zapraszamy do śpiewania w dalszym ciągu. Cały czas, no śpiewaliśmy teraz o ułanach, o kawalerii, o szwoleżerach. Proszę Państwa, ale siłą główną w sumie w ówczesnych czasach to była piechota, która miała chyba najbardziej przegrany ten żywot, bo nie dość, że na własnych plecach trzeba było nieść dziesiątki kilogramów sprzętu, dachu nad głową nie było. A kiedy się jadło, jak przywieźli, a nie zawsze przywieźli. I dlatego, proszę Państwa, poświęcony kolejną piosenkę piechocie. Piechota po prostu. Thank you.
trochę się naschylam dzisiaj. Proszę Państwa, piechota, kawaleria, łani, ale są też symbole, które zawsze zostają w naszych sercach. W pieśniach odwołujemy się również do dawniejszych czasów, które w naszych sercach tkwią jako symbol polskości. Pierwsza stolica Polski, Kraków. Jak długo w sercach naszych, proszę Państwa. Co tam na tym Wawelu było? Śpiewajcie z nami. Just
Proszę Państwa, jeszcze wrócę do tego, że jakoś nie do końca zrozumiale wojna budzi naszą, nie powiem fascynację, ale jakieś takie dziwne odczucia, że wiemy, że jest to zło ostateczne, a jednak. I stąd się chyba bierze, że czasami o wojnie śpiewamy lekkim tonem, lekkim charakterze piosenki. Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani?